No już widzę tutaj parę gier, co wcześniej były zapowiadane. Ratchet & Clank, Pragmata, Demon's Souls właśnie. No jeszcze z tym kotem najlepiej. Come on. Ja chcę wiedzieć, kiedy kot wyjdzie. Square Enix? Czy to może być albo Final Fantasy XVI, albo jeszcze... Sam nie wiem. Czy wy poznajecie tą grę? Nie jestem aż tak tutaj zaznajomym z tymi wszystkimi JRPG-ami. Znam tylko Final Fantasy tak naprawdę, więc nie wiem. Ale jeszcze ten soundtrack. Kurde. Ale brzmi to dobrze. Taki soundtrack to musi być Final Fantasy. Come on. Takie... O mój Boże. To wyjechali z działa. Okej? Okej. Exclusive, tak jest. Na PS5 czy na PS4 też? Also available on PC, czyli PS5, PC i PS4 może? Nie wiem, na razie zobaczymy. Kurde, ale wyjechali już dobrze. Niesłychane. O, teraz mamy Spider-Man Miles Morales, tak? Dobra, jasna sprawa i to będzie już jakiś gameplay. Pewnie wiele osób na to czekało w sumie. Wcześniej był tylko zwiastun właśnie te kilka miesięcy temu. No i mamy od razu gameplay, come on! To jest po prostu prezentacja, na którą chyba wszyscy czekali. Od razu same wielkie rzeczy. Kurde, to wygląda dobrze. What the hell? Ja widziałem jakieś tam gameplay z tej poprzedniej generacji, z tego normalnego Spidermana sprzed 2 lat. Tutaj wygląda to jeszcze bardziej dynamicznie, jak ta kamera tutaj podróżuje za tym bohaterem, te wszystkie ciosy. Jak to wygląda? Ostatnio grałem właśnie jeszcze w betę tego, jak to się nazywa, Marvel's Avengers. Również tam wszystko na moście się działo takim. Bardzo podobna sytuacja, miejscówka. No tak, jaka siła, proszę bardzo. Podobnie w God of War to wyglądało, że można było właśnie zmieniać te wszystkie, kształtować teren nawet swoją siłą, często. Więc ciekawa sprawa. Dobra, i to było na tyle. No tak, i to jest końcówka 2020, więc być może równo z premierą PlayStation 5, myślę, że albo trochę później, jakoś właśnie na same święta, nie wiem, zobaczymy. Harry Potter? Harry Potter RPG, czy to jest ta gra, na którą wszyscy czekali przez 50 lat, jakieś plotki o tym były? Z otwartym światem? Chyba tak? O nie! Kolejna niesamowicie ważna rzecz, naprawdę! Hogwarts, tak jest. Kiedy ostatnio wyszła dobra gra o Harrym Potterze z tego uniwersum? Jakoś ponad 10 lat temu? Nie wiem? Kurde, ale dobrze to wygląda. Może nie wszyscy tutaj są fanami Harry'ego Pottera, można powiedzieć, że powiedzmy dla dzieci, ale... Nie no, to trzeba przyznać, że... Dobrze to wygląda, kurde. Rzeczywiście jak nowa generacja, co się tutaj stało? I co, jak to będzie się nazywało dokładnie? Harry Potter? Hogwarts... Hogwarts Legacy. Okej? Okay? A, Cold War teraz. Czyli Call of Duty oczywiście. No z tej gry już były bardzo długie fragmenty gameplayu z multi. Ostatnio właśnie było z tego wydarzenia, ale odnośnie singla jeszcze tutaj... nie było gameplayów żadnych. W sumie misja bardzo podobna pod względem klimatu jak Modern Warfare sprzed roku. Właśnie tak się samo kampania zaczynała, tak w nocy. Trzeba było nacierać na jakieś tam obozowisko wroga większe. No i podobnie się to tutaj prezentuje. No patrzcie na to. Jeszcze tutaj jakieś spowolnienie czasu. Nie no, dobrze się to prezentuje. Call of Duty jednak bardzo dużo tutaj zyskał na przestrzeni ostatniego roku. Rok temu właśnie ten Modern Warfare, później Warzone. Gra jest tak niesamowicie popularna, praktycznie na Twitchu, no nie wiem, w tych topowych, top 3 pozycjach. No i teraz właśnie ta część idzie w te same ślady, więc nie wiem. Myślę, że jest naprawdę duży potencjał, żeby tutaj również dobra gra z tego wyszła. No tak, Holiday 2020, chyba znamy z tego dokładną datę, nie wiem czemu tak powiedzieli. A, Resident Evil 8, dobra. Resident Evil 8, będzie gameplay. Robiłem z tego serii na głównym kanale, z 7, come on! Chyba wczoraj zakończyłem, więc polecam obejrzeć, bardzo dobry horror, niesamowicie dobry. Chyba najlepszy, w jaki grałem do tej pory. A teraz mamy gameplay z 8, o nie!
To jest właśnie początek 2021 z pewnością. Dajcie spokój, to przedstawienie tego z pierwszej osoby to znakomity był ruch. Oj, tutaj mamy wielu zombiaków naraz, tak jest. No dobra. I co, datę premiery nam tutaj pokażą? 2021 to była jasna sprawa. Więcej się tutaj nie dowiemy jak na razie. FNAF? Jest ten bohater? Nie wiem? Jaki misiek? Jakaś tutaj chyba gra akcji ma z tego wyjść. Ta moda na FNAF-a chyba już dawno tam przeminęła. Jakoś nie wiem, 5 lat temu był super popularny. Pamiętam jakieś teorie spiskowe po miliardy wyświetleń o tym były. No teraz to już, nie wiem, 10% tego co było. Po samej muzyce tego co tutaj słyszę, chyba Demon's Souls teraz pokażą. Dobra, jest i gameplay, tak jest. Zobaczmy jak wygląda nowe pokolenie Soulsów. Na nową generację. No, wygląda dobrze. Lepiej niż ostatni Dark Souls 3. Tak patrząc nawet na samym streamie. Pod kątem graficznym. Ale każdego tutaj na hita ciśnie, come on. Ta gra wcale nie jest aż taka ciężka. Jak szybko tutaj to ładuje, nie? Zwróćcie na to uwagę. Nie ma żadnego wczytywania jak to było kiedyś. A tutaj z realnymi żołnierzami się bije? No kurde, co to jest za gra? Co to za poziom trudności? Każdego na hita tutaj morduje bohater. Co to jest? Na kodach chyba. No tutaj jakiś bardziej potężny. No tutaj wystarczy się bronić, raz skontrować i już nie żyje. Dobra, może będzie jakaś walka z bossem jeszcze. Ja osobiście nigdy nie grałem w Demon's Souls, więc... w ogóle nie kojarzę tych miejscówek. To jeszcze było to PlayStation 3. Właśnie na PlayStation 4 nie było żadnej wersji z tego dodatkowej. Żadnego remastera, więc wiele osób uważa to Demon's Souls za bardzo duże wydarzenie. O, jest... jak to dobrze wygląda ten boss, kurde. To oświetlenie całe. To widać jakby była rzeczywiście grafika nowej generacji. Można się jeszcze blokować, ale niewiele razy. You did. Jasna sprawa, w ogóle żadnego hada tutaj nie pokazali jeszcze. Ważna sprawa. I to jest tylko PlayStation. Z tego co wiem, nawet bez roku premiery? Myślę, że 2020 jest potwierdzony, nie wiem. Nowe dodatki do PlayStation Plus. A. Czyli będzie miało się Bloodborne'a? Monster Hunter World, God of War? Jak to tutaj wygląda? Final Fantasy? Na czym to polega? Czyżby wszystkie te gry miało się jakoś w pakiecie może? Przez ten PlayStation Plus nowy? No, Battlefield 1. A piątka też będzie? Chyba uznali, że piątka nie zasługuje. Daj tylko jedynkę. Czyli takie gry będzie miało się na PlayStation 5. Ha, okej. Okay. No bo PlayStation, ten PS Plus na PlayStation 4 był beznadziejny, tak prawdę mówiąc. Tam jakieś parę gier było tak naprawdę. Co miesiąc innych nigdy się nie pokrywały, więc pod tym kątem Xbox Game Pass był po prostu milion razy lepszy. A z tym, co tutaj dali, z tym nowym PS Plus na PlayStation 5, z takimi grami jak The Last of Us Uncharted, znaczy te gry jest znacznie mniej, ale są bardzo dobrej jakości, same najlepsze praktycznie. I co, jeszcze tutaj dostajemy informacje o konsoli, nie wiem, cena albo coś w tym stylu, mamy tutaj z każdej strony przedstawienie, jasna sprawa. Jak sądzicie, $500 i 450 za dwie wersje? $400 i 500. Okej. Okay. 19 będzie w Polsce. Czyli 12 w kilku krajach. I 19 w Polsce. Czyli trochę później. No dobra. No to się dowiedzieliśmy.
Let me leave you with one more quick look. One more thing, tak jest! Największa sprawa teraz będzie. Silent Hill, come on! God of War! O nie! O nie, to się dzieje? Halo, czy już zasnąłem? O nie! God of War Ragnarok, okej. Okay. 2020, okej, okay, dobra. Więc Xbox już może się zwijać chyba, nie? Pozdrawiam. O nie! O nie, dobra. A przed chwilę myślałem, że Xbox ma szansę z tym Xbox Game Passem, ale to już chyba już zbiera manatki swoje. Zazwyczaj właśnie w kolejny dzień robię takie podsumowania, bardziej szczegółowe, ale nie wiem, czy dam radę teraz to zrobić. Taka bardziej prywatna rzecz, że jutro mam obronę pracy dyplomowej, więc chyba nie powinienem tego robić, tylko się na tamto przygotować, więc zrobię z tego taki odcinek, nie wiem, podsumowujący w stylu, że po prostu reakcja na to wszystko i w zasadzie tyle by z tego było. Więc w sumie to było na tyle na dzisiejszy stream, mam nadzieję, że wam się podobał. No i tyle, jeszcze z wami żegnam, no i do jutra.